codziennie od poniedziałku do piątku o 9:15. Temat dla reportera. Czekamy na telefony w sprawach, którymi waszym zdaniem powinni zająć się dziennikarze Radia Elka. Rozejrzyj się dookoła i powiedz nam, co jest nie tak na twoim podwórku, na twojej ulicy, w twoim mieście. Widzisz problem? Zadzwoń. 726 114 114. Codziennie od poniedziałku do piątku o 9:15. Temat dla reportera. No to już chyba tak dzyndzować będziemy, nie? Dzyndzować. No co, no to kreatywność, wiesz. Kreatywność i słowotwórstwo to podstawa. Dzień dobry. Witamy. Leszek Wspaniały, Iwona Mierzwiak. Czekamy na wasze telefony. Dzień dobry. 726 114 114. Od razu przejdę do ważnej rzeczy, mianowicie na portalu miedziowe.pl na samym dole strony pokazała się nowa zakładka. Gdyby ktoś faktycznie chciał zgłosić nam jakąś awarię, to wystarczy na miedziowe.pl zajrzeć i na samym dole strony jest coś takiego jak zgłoszenie awarii Radia Elka. I tam klikacie i tam jak za rączkę was wszystko poprowadzi. Więc... Czyli tym samym unikniemy w temacie dla reportera telefonów, tak, o tym, że tak. Coś jest nie halo, jeśli chodzi o odsłuch naszych częstotliwości. No, więc można spokojnie sobie zajrzeć, tutaj będzie w jaki sposób słuchasz radia, wybieracie sobie i tak dalej, to już prostota totalna, tak ułatwiliśmy wam sprawę, gdybyście chcieli faktycznie zgłosić jakąś awarię, to w taki sposób można to zrobić. Przypominam, miedziowe.pl, na sam dół strony portalu zjeżdżamy i mamy zgłoszenie awarii Radia Elka. No, natomiast niemal na samej górze macie dział co, gdzie, kiedy i często znajomi mnie pytają, słuchaj, a może byś umieścił na portalu taką informację, że mamy, nie wiem, rzucam kiermasz świąteczny, mamy turniej mikołajkowy. Ja, proszę bardzo, darmowe narzędzie, wchodzisz w co, gdzie, kiedy, klikasz utwórz wydarzenie i już za chwileczkę to jest w portalu, już DJ o tym mówią. Oczywiście też w międzyczasie pojawiacie się u nas i nagrywacie się do serwisu i to idzie też w serwisie na region cały, ale też, tak jak mówię, dorzucacie plakat, swoją informację i każdy organizator imprez wszelakich do działu co, gdzie, kiedy może wrzucić swoje zaproszenie. Właśnie, także polecamy, zachęcamy w taki właśnie sposób tutaj działać. 726 114 114. My tutaj działamy, no i czekamy na wasze telefony, no bo to wy tworzycie tą audycję. Bez was by jej nie było. To już, jak wspominałem, jedna z ostatnich audycji w tym roku. Trochę weekendów jeszcze nam zostało, ale i dni coraz mniej, bo 19 tylko do końca roku. Widziałeś, Bartku, jaki aktualnie jest najwyżej artykułów portalu miedziowe.pl? Mówisz o nikt nogi nie odstawił? Czy ty zauważyłeś to zdjęcie, gdzie tu jest trochę kung fu panda, tak, plus piłka nożna, ale powiem wam, że byłem na tym turnieju w Kotli i przyznam się szczerze, że i tak jak napisałem, emocje większe niż na mundialu w Katarze, jeśli chodzi o niektóre mecze, te w fazie grupowej, gdzie nie za wiele się działo, bo oczywiście w ćwierćfinałach działo się naprawdę dużo. Natomiast nie można odmówić zaangażowania tym młodym chłopakom i umiejętności również. Oczywiście umiejętności były zróżnicowane, jedni lepiej, drudzy gorzej, bo to było tak, że nie tylko jeden rocznik walczył, ale też byli młodsi piłkarze. No naprawdę wielkie brawa i oklaski. Szacuneczek. Zachęcam do obejrzenia galerii zdjęć. Zresztą to nie jedyna galeria, którą możecie zobaczyć w portalu miedziowy.pl, bo na przykład w Lubinie Iwona była na Moto Mikołajach. Przejechałaś się na jakimś motocyklu? Byłam. Nie. Nie. Byłam. Ale nie. Rozmawiałam z Mikołajami. A z Mikołajami rozmawiałam. Dobrze, dobrze. Cie. Nie wcinę. Nawet miał rózgę. Co, dostałaś, czy nie? Rózgą. Dostałam. Czyli byłaś niegrzeczna. Ale za to sobie jakiś prezencik kupiłaś do redakcji w Lubinie na jarmarku w Ścinawie. Ale piękny prezencik. Słuchajcie, tak się wszyscy ze mnie śmiali, bo myśleli, że kupię tą większą choinkę, ale ona była taka ciężka, bo to cała z drewna. Właściwie to jest drzewo, naprawdę piękne drzewo i śmiali się ze mnie, że będę chciała kupić tą większą, ale stwierdziłam nie, bo nie doniosę do samochodu. I wzięłam tą mniejszą, ale jest równie piękna. Świeci mi tutaj właśnie, jest naprawdę prześliczna, także patrzę cały czas sobie na nią i tak sobie myślę, o, już niedługo święta. My, Bartku, też mamy choinkę, nie? Tak, mamy z szyszkami i szyszki pękają i tutaj ładnie nam strzelają pięknie, a przy okazji pięknie pachnie ta choineczka.
No, także polecamy. Dom ogród Anna Ryszard Cisek w Wieczowie, bo to stamtąd ta choineczka jest tutaj. I niech tylko szyszki strzelają, a nie fajerwerki, choć tego niestety nie unikniemy. W audycji przed weekendem jedna z naszych słuchaczek apelowała o to, aby nie używać tych właśnie elementów, no ale już widzę, że na parkingach przy sklepach wielkopowierzchniowych kontenery z napisem fajerwerki się pojawiły, tak więc niestety tego nie unikniemy. Natomiast pamiętajcie, jeśli już chcecie wydać kasę, no to róbcie to z głową. A tak jak mówię, biorąc pod uwagę ostatni apel naszej mieszkanki, biorąc pod uwagę czworonogi, no to zamiast na fajerwerki zapraszamy do zoologicznego, pokarmę i wtedy do azylu bądź do schroniska, proszę bardzo. W ten sposób pomagać, a nie puszczać kasę z dymem. 726-114-114, zachęcamy was, drodzy słuchacze, temat dla reportera. My sobie tu skutecznie pogaduchy przeprowadzamy, tak, urządzamy z Bartkiem i z Iwoną, ale oczywiście też czekamy na wasze telefony. Pierogi z Kłobuczyna, hitem imprezy. Tu Maciek Iżycki był na świątecznym jarmarku w Gaworzycach. Kłobuczyn nas już przyzwyczaił do tego, że no, potrafią pysznie zaprosić na swoje imprezy, a też ciekawa inicjatywa uczniów Serbów, którzy przygotowali szlachetną paczkę i dostarczyli ją dla wytypowanej rodziny ze Ścinawy. Też dzięki zespołowi szkolno-przedszkolnemu w Serbach mamy zdjęcia na miedziowe.pl właśnie z tego wydarzenia. Także polecamy i zachęcamy, drodzy słuchacze, polecamy też i zachęcamy do dzwonienia. 22 minuty po 9, a to znów żadnego telefonu. No coś to jest niesamowite po prostu. Po weekendzie coś słabo, nie, no, nie sądzę, żeby was zasypało, bo tylko popruszyło. Natomiast no, czekamy na wasze telefony oczywiście przy poniedziałku. Jak tu Bartek powiedział, jedna z ostatnich audycji w tym roku, no bo skoro 12 grudnia, no to powoli się będziemy zbliżać do końca 2022 roku. To będzie oczywiście czas podsumowań. Wczoraj na przykład miałem okazję być na spotkaniu opłatkowym gminy Jerzmanowa, to w sali wiejskiej w Nielubi. Też lada moment na miedziowe.pl będziecie mogli zobaczyć zdjęcia, jak to tam wyglądało. Było pysznie, ale to, co podkreślał wójt Krzysztof Wołoszyn, nie o zapach i o smaki chodziło, choć oczywiście to też jest ważne, ale o podzielenie się opłatkiem i w końcu po dwuletniej pandemicznej przerwie możliwość spotkania się z mieszkańcami właśnie na tego typu spotkaniu opłatkowym. Tak więc było świątecznie, uroczyście, ale było też i pysznie. No, to fajnie by było, jakby u nas też było pysznie. Jeśli chodzi o telefony. Tak, jakbyście do nas na przykład zadzwonili i poinformowali wam nas o tym, co tam was boli, gryzie i tak dalej, i tak dalej. No bo czasem tak coś kogoś może ukłuć gdzieś. Ja mam informację. Dawaj. Weź tam, zapisz sobie. Czekaj. Panie Leszku, pan zapisze, pan, dobrze. Pan notuje. Tak. Jasiu, weź kajecik i notuj. Słowiańska. Co tam masz? No cała ulica Słowiańska jest do roboty. W sensie, że dziury? Oj, tragiczna. Już odcinek od Grunwaldzkiej w stronę starego... CPN-u. Chciałem powiedzieć CPN-u, w stronę ronda. Mhm. No tam to już jest w ogóle dziura na dziurze. Jeszcze jedna jest tak idealnie na środku, że no praktycznie nie da się jej ominąć. Na wysokości skrętu pod mok, prawda? Tak, to tam praktycznie nie da się jej ominąć. Jak jeszcze stoją auta, no to już zapomnijmy. Zapytamy o remonty cząstkowe, czy w tej aurze chociaż na zimno będzie coś łatane. Bartku, dziękuję ci za to zgłoszenie. Nie dzwoniłeś, wystarczyło, że przez szybę mi tu ładnie powiedziałeś wszystko. 726-114-114, drodzy słuchacze, czekamy oczywiście i zachęcamy was do tego, abyście też miedziowe.pl odwiedzali, zerkali, co tam się działo, bądź będzie działo. To, co się działo, to na stronie głównej, a to, co się będzie działo, to w dziale co, gdzie, kiedy. Mikołaje na rowerach też wczoraj wyruszyły spod ratusza. Powiem wam, że kreatywność tych osób, które biorą udział w tej charytatywnej imprezie, jest niesamowita. Z roku na rok coraz lepiej i to wszystko wygląda, prawda? No. I oczywiście bezpieczeństwo to przede wszystkim strażacy ochotnicy ze Smardzowa, Jerzmanowej i Kromolina zabezpieczali to całe wydarzenie. Nawet kilkuletnie dzieci jechały na telefon rowerze. Mamy. Telefon mamy, więc odbieramy telefon. Dzień dobry, witamy. Dzień dobry, dzwonię z Głogowa. Ja jeszcze już kiedyś dzwoniłem do państwa w sprawie tego parkingu i chodnika na ulicy Armii Krajowej po byłym interterie. Proszę powiedzieć, czy państwo to się dowiedzieli, bo tam nadal nie jest odsprzątane i wygląda to tragicznie. Ale teraz mówimy o parkingu czy o chodniku? O chodniku, już o parkingu nie wspomnę, ale to tylko chodnik tam naprawdę rozpowiadało śniegu, to jest wszystko naprawdę tak bardzo ślisko, że... No boję się, żeby coś się kiedyś komuś nie stało, tak powiem. A co do parkingu, to wątpię, żebyśmy mieli na to jakiś wpływ, bo to jest pewnie teren prywatny. Natomiast co do chodnika, no to jeszcze to sprawdzimy w takim razie. Chodnik Armii Krajowej, okej. Okej, dziękuję. Pozdrawiam. Pozdrawiam, miłego dnia. Do usłyszenia, miłego dzionka.
Kolejny raz myślałem, że coś tam się zmieniło, a tu się nic nie zmieniło w tym zakresie. No dobrze, wracając do Mikołajów na rowerach, no to podczas zbiórki internetowej udało się ponad 4000 zł zebrać. W ten sposób przygotowano paczki, które tu, gdzie było bliżej, bo trasa liczyła 11 km, no to rowerami, a te dalsze lokalizacje rozwieziono. Mikołaj wsiadł do auta i po prostu dostarczył te prezenty. No i chwała im za to. A z kolei w Weekend Cudów też trwał, bo Szlachetna Paczka, wielki finał i też miałem okazję być w Miejskim Centrum Wspierania Rodziny, gdzie wolontariusze i osoby zaangażowane podsumowali całą akcję. Mówili o tym, że łez wzruszenia nie brakowało i to jest nie do opisania, kiedy wchodzi się do potrzebującej rodziny i przynosi na kilkanaście dni przed świętami prezenty, które tak były długo oczekiwane. Tak. No i tak się robi powolutku, pięknie i świątecznie. Przy okazji ten śnieżek sobie pruszy. Tego śnieżku to jeszcze trochę będzie, bo jeszcze w środę nam nasypie, a ja tylko przypominam, że z wtorku na środę, drodzy słuchacze, temperatury nawet rzędu minus 6-7 stopni. No tak się, tak ostatnio rozmawialiśmy właśnie chyba na Mikołajach z innymi dziennikarzami, że mówią o tej środzie, że ma faktycznie nasypać śniegu, natomiast ci, którzy pamiętają półmetrowe zaspy, to z tych 15 centymetrów, które spadną, to tak naprawdę się śmieją, nie? W nocy były też przymrozki minus 17, minus 18, minus 6, a tu już odwykliśmy. To swoją drogą, że klimat się ocieplił. Natomiast minus 6 to jeszcze nie jest tragedia. Totalnie odwykliśmy, ale minus 7 też widzę o poranku. W czwartek też dużo, dużo słoneczka. Jak ten śnieżek się utrzyma, to będzie pięknie, wspaniale. Wspaniale było też w Energa Basket Lidze Kobiet. Nie wiem, czy mieliście ekscytująco okazję. Ekscytująco wręcz. Ale zdecydowanie jednostronne derby. Ślęza tutaj, tak jak przyznał po meczu trener wrocławianek Arkadiusz Ruszyn, to nie nasz level, nie nasz poziom. No i faktycznie, tak jak od mocnego 7-0 zaczęły polkowiczanki, tak potem kontynuowały powiększanie swojej przewagi i zasłużenie wygrały ze Ślęzą 90-63. No, komplementował drużynę z Polkowic trener Ruszyn, mówił, że przyjemnie się patrzy na ich grze w Eurolidze, no to odbierzmy. Dzień dobry, witamy. Dzień dobry. Słuchamy. Ja chciałem taką gościć sprawę. Autobusu Trójka. Proszę, Trójka. Proszę. Jeden śmiało. Jeździ na Brzostów, a drugi jeździ na PKS, tak? I ten, co jeździ na Brzostów, nie ma tego oznakowania na autobusach jest, ale na rozkładzie jazdy nie ma. Nie ma. Jeszcze, ja bym taką, żeby taką kartkę na przystankach rozwiesić. Jeszcze raz, mamy autobus numer 3, który też czasem jeździ aż na Biechów. Tak, na Brzostów. Nie, to on jeszcze jedzie dalej. Tam jeszcze jest jeden kurs na pewno, jak nie więcej, który jedzie jeszcze dalej, na Biechów aż. Także ja już może, kiedyś się w nim przyjechałem. Nie jest oznakowany na przystankach, że nie ma kursu tam. Wie pan co? No mnie się wydaje, że chyba jednak takie oznakowanie jest. Ale to zapytamy w takim razie. Takie, zapytamy. Są takie malutkie krzyżyki. To ludzie nie starsi nie dowidzą, może nie słyszą. Dobrze, ale dopytamy. Dali kartkę taką, jak jest przy te. Kartkę o znakowaną i te rozkładu jazdy, żeby dali drugą, bo jeszcze jest. Czyli osobną, żeby było ta, która jeździ na Brzostek. Tak. Dobrze. To zapytamy, czy to jest w ogóle możliwe. Spytać możemy, to nie boli, także tak. Dziękujemy za ten telefon. Ja myślę, że tam faktycznie na rozkładzie jazdy jakieś literki są dorzucone gdzieś tam faktycznie przy godzinie. Słuchajcie, bo jeszcze zanim zrobimy krótką przerwę reklamową i zanim doczekamy się kolejnego telefonu, no to Iwona zajęła się jeszcze przed weekendem sprawą ulicy Budziszyńskiej. O, proszę Iwona, opowiadaj. Tak, dzwoniła do nas pani, taka trochę rozpaczona, która mówiła nam o tym, że zamykają jej jedyną drogę dojazdu do miasta na ulicy Budziszyńskiej, w stronę ulicy Budziszyńskiej. Pani jest z ulicy Komisji Edukacji Narodowej. No ja tam pojechałam, sprawdziłam wszystko, no bo jakoś nie wydawało mi się to możliwe, żeby w ogóle tą drogę zamknąć. No i oczywiście jest rozwiązanie, ale do centrum będą ci państwo musieli nadrobić drogi, kierując się bezpośrednio na lubińską obwodnicę.
takim, mamy nawet komunikat, otrzymałam ten komunikat od starostwa powiatowego, to wszystko jest na stronie miedziowe.pl, można sobie przeczytać i to jest w newsie pod tytułem, już Państwu mówię, w kierunku Budziszyńskiej nie wyjadą. Czyli tam, drodzy słuchacze, znajdziecie wszelkie szczegóły dotyczące tego tematu. Bardzo Ci, Iwona, dziękujemy. No a my, drodzy słuchacze, na 29 minut przed godziną 10 zrobimy króciutką przerwę reklamową, a zaraz po niej wracamy z tematem dla reportera. Miejmy nadzieję, że w drugiej części tego dzisiejszego tematu dla reportera będzie znacznie więcej Waszych telefonów. Wracamy, drodzy słuchacze, do Was z tematem dla reportera. No i chyba sprawa z autobusem numer 3 się wyjaśniła. Wszystko ładnie, czytelnie, tutaj mam na kartce zanotowane. No dostaliśmy zdjęcie składu. Bardzo zresztą dziękujemy za szybką interwencję. No i tutaj, drodzy słuchacze, jeśli ktoś oczywiście chciałby się dostać na cmentarz Brzostów linią numer 3, no to wszystkie kursy z literką C w dopisie. To są kursy na cmentarz Brzostów, to zresztą tolerancja, a to nie, to tolerancja. Tutaj zresztą wszystko ładnie opisane jest na tym, na tej karteczce, więc nie do końca wiem, o co słuchaczowi chodziło. No, to poczekamy na kolejne telefony. 726 114 114. Czekamy na Was, drodzy słuchacze, przy poniedziałku. Ja wiem, że jest zima, jest zimno, ale to nie zmienia faktu, że można chwycić za telefon i do nas zadzwonić. Może ktoś komuś chciałby dedykować kwiaty i motyle na przykład. O, może ktoś coś już zrobił gdzieś, to przydałoby się właśnie podziękować się za już zrealizowaną rzecz, właśnie kwiatami i motylami. No ale też oczywiście możecie zgłaszać kolejne problemy, kolejne tematy, z którymi nie możecie sobie poradzić. Gdzieś próbujecie coś załatwić, ale wam nie idzie, to może my pomożemy w jakiś sposób. 726 114 114, proszę dzwonić, się nie krępować, naprawdę. 12 dzień grudnia, coraz bliżej święta, też niebawem pewnie będziecie dzwonić i składać nam życzenia. No ale to jeszcze nie teraz, bo to tak przed samą Wigilią, w piątek 23 grudnia będziemy czekać na takie życzenia. Dzień dobry, witam. Słuchamy. Ja dzwonię w takiej sprawie. Na A4, jak jedzie się od granicy niemieckiej, są zjazdy. Mi na przykład zjazd w Legnicy w kierunku Huty. To jest jeden z przykładów, bo tych zjazdów jest więcej. I trzeba by było tam się udać na te zjazdy i zobaczyć, jak kierowca ciężarówki ma skręcić w lewo. Tam są porobione takie wysepki w kształcie trójkąta i na tych wysepkach są umieszczone między innymi znaki i całe szczęście, że te znaki są bardziej w głębi umieszczone, bo ja, żeby skręcić w lewo przy tej wysepce, muszę wjeżdżać na tą wysepkę, bo nie widzę drogi z prawej strony. Nie wiem, kto to projektował, chyba dla angielskich kierowców. Czyli za wąsko jest tam? Nie chodzi, że za wąsko, tylko jak pan chce skręcić w lewo, musi pan tak omijać tą wysepkę, jeżeli normalnie pan jedzie, stosuje się do przebiegu drogi, że nie widać z prawej strony, czy ktoś jedzie. No tam tak. po prostu ktoś, ja nie wiem, co to za konstruktor, czy powiedzmy, no jak to powiedzieć, projektant drogi coś takiego wymyślił. To dla Anglików jest. A proszę mi powiedzieć, jakie by pan widział tam rozwiązanie najprostsze? Nie no, przy takim problemie, to powinien być dojazd prosty, żebym ja spojrzał w prawo i mógł zobaczyć przez szybę drzwi, czy ktoś z prawej strony nadjeżdża. A jeżeli ja jestem bardzo, muszę zrobić taki łuk w lewo, to ja muszę wjechać na lewy pas, bo inaczej po prostu jakby ktoś jechał, a ja bym nie widział, to ja wymuszam pierwszeństwo. No tak, no bo pan się włącza do ruchu. No. To kilka przypadków, bo ja zjeżdżałem w różnych miejscach i taką anomalię zauważyłem przy tej A4, to nie tylko tutaj przy zjeździe na Hutę w Legnicy, ale i dalej. Dobra. Mamy zanotowane, tutaj Leszek notuje ten temat. W takim razie bardzo dziękujemy za telefon i szerokości. Szerokości, tak, jak najbardziej szerokości i ostrożności, no bo teraz śnieg sypie od co jakiś czas, a już widzę, że niektórzy kierowcy mają z nim problem. Nie wiem, czy wy macie, nie macie zimowych opon, ale no, niektórzy to zwalniają do 20. I się zastanawiam, czemu. Szczególnie na czarnej nawierzchni. Tak, szczególnie, że wczoraj na przykład drogowcy
jeździli. No dzisiaj jak jechałem do pracy, to też widziałem, że na 319 w kierunku Sławy od strony Głogowa Półgłopia-Skarka jechała i uwaga, sypała. No tak, 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 sypią, to widać zresztą, bo asfalty w większości są czarne. No i tak się zastanawiam właśnie, o co chodzi. Czyżbyśmy zapomnieli, jak się jeździ po śniegu albo w zimie? Trzeba sobie przypomnieć. Chyba troszkę tak. 726-114-114, jeszcze chwila, jeszcze 6 minut do końca dzisiejszej audycji, więc jeszcze przez te 6 minut możecie do nas zadzwonić. Jak słyszeliśmy, dzwonicie z całego regionu, gdzie tylko słychać Radio Elka Zagłębia Miedziowego. Mieliśmy przed chwilą telefon od naszego słuchacza, kierowcy zawodowego, tak przynajmniej zrozumiałem, który dzwonił z Podlegnicy aż. A teraz słuchamy kolejnej osoby. Dzień dobry, witamy. Dzień dobry. Proszę pana, kilka dni temu dzwoniła pani w sprawie dezynfekcji na Armii Krajowej 15 w związku z tym robactwem, czego nie było możliwe załatwić w ogóle w Ademie. Po państwa interwencji okazało się, że w tym tygodniu mamy kartki przyczepione na dole, będziemy mieli wreszcie dezynfekcję. Bardzo dziękuję za załatwienie. Musiało to aż pójść do radia. To znaczy, przyznam się szczerze, że problem zasygnalizowałem. Nie wiem, czy to akurat jest nasza zasługa, natomiast bardzo się cieszę. Tak, tak, że... na pewno tak. Mhm. Na pewno tak. No to bardzo się cieszymy, że udało się. Jest taka stuprocentowa pewność. Bardzo dziękuję. Pozdrawiamy bardzo serdecznie, miłego dnia. Tak, a jak już skończą, to proszę dać znać, te kwiaty i motyle im wyślemy. Dokładnie. No. I te wszystkie, całe robactwo się wyprowadzi stamtąd. Poszło! Jak nie dezynfekcja, to zima wymrozi. Na przykład. Chociaż nie, minus 7-8. W piwnicach ciepło, to tam raczej nie wymrozi. W piwnicach to niekoniecznie jest tak ciepło. Zapraszam cię do mojej. Nie wiem, jakaś specyficzna musi być w takim zimna? Razie. Tak, zimna i to bardzo. Halo, dzień dobry. 3 tygodnie od mojego ostatniego telefonu. Ten znak na przejściu dla pieszych na ulicy Budowlanych, on się dalej nie świeci. Wiem, przejeżdżałem tamtędy, wiem, że dalej nie świeci. No, będzie zrobiony jeszcze w tym roku? Ciężko mi jest powiedzieć. Jest zgłoszone, natomiast no, na niektóre sprawy nie mamy wpływu. Ja osobiście nie pójdę, bo się na tym nie znam. Nie, dobrze, jak zgłoszone, to dobrze. Czekamy cierpliwie. Pozdrawiamy, do usłyszenia. To jest swoją drogą dziwne, że ten znak jakoś nie chce zadziałać, a wszystkie inne w większości działają. Że jakiś felerny. Może coś tam się uszkodziło. 726-114-114. Fajnie, dzwońcie. 726-114-114. My czekamy właśnie pod tym numerem. Jeszcze 5, a nawet nie, 4 minuty do waszej dyspozycji. No i jest telefon. Witamy, dzień dobry. Słuchamy. Dzień dobry panu. Ja mam takie pytanie. Wie pan, sklep Kaufland. Wyjeżdżając z niego w lewo, stoi taka budka, nie wiem jaka to, telefoniczna, czy to... Transformator, proszę pana. Transformator. On tak zasłania widoczność, tak. Że tam się tak źle wyjeżdżał, skręcając w lewo. I pewnie lustro. I pewnie by się lustro przydało, nie? Lustro albo przenieść go gdzieś trochę, cofnąć do tyłu. Lustro jest. Także lustro jest. Nie widziałem tam lustra. Na wprost pana, jakby pan wyjeżdżał i pan spojrzał na wprost siebie, to by pan zobaczył lustro. Tak są właśnie lustra umiejscowione, że najczęściej są na wprost wyjeżdżającego samochodu. Natomiast no, ta skrzynka transformatorowa, o której nam pan tutaj mówi, to jest temat, który owszem wraca. Lustro natomiast od 2019 roku tam jest. Natomiast tak tylko... przesunięcie tej skrzynki, to ciekawe. Z tego co wiem, to jest... Kwestia raz, że sporych prac, a dwa, że sporych nakładów finansowych. Pytanie, dlaczego ona jest akurat w tym miejscu? No, ktoś nie pomyślał akurat przy Może tam przy nie miało być zjazdu w ogóle. No nie sądzę, to gdzie miałby być A może zjazd? Miał być kawałek dalej? No, nie wiem. No, jest telefon, dzień dobry, witamy. Dzień dobry, jeszcze raz dzwonię z Głogowa, jak chciałem się włączyć do sprawy tego sklepu Kaufland. Panowie, macie rację, jest lustro jak najbardziej, ale one pokazuje, jak się wyjeżdża, tylko i wyłącznie do jadących z prawej strony, czyli od Świętego Klemensa, a ten transformator przeszkadza widok naprawdę od strony ronda tutaj, od ulicy Wojska Polskiego. To co, ktoś się musiał przestawić, bo jeszcze niedawno było tak, żeby widać było tych nadjeżdżających z lewej strony. No ja mówię, jechałem tam chyba w tamtym tygodniu i tak to jest ustawione, także na pewno jestem praktycznie pewny, że niektórym kierowcom może to przesłanie. Nie chodzi nawet o wzrost, wielkość samochodu. No jasne. Znaczy teraz ta skrzynka na pewno przesłania, tylko pytanie co z lustrem, czy ktoś po prostu przestawił, czy ono się jakoś tam poluzowało. Będzie trzeba to sprawdzić. Dziękujemy bardzo.
Do widzenia. Pozdrawiamy, do usłyszenia. No i okazuje się, że jednak coś nie halo z tym lustrem. Może ktoś się bawił. Może. Chciał zobaczyć, jak ładnie wygląda idąc na imprezę. Halo, dzień dobry, witamy. Halo, halo. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Pana, ja tu dzwonię w sprawie parkingu z Merkurego. Tak. Pana, bo mam takiego sąsiada i ja nie wiem, czy jesteśmy na prawie, czy nie jesteśmy na prawie, bo to jest przy działkach na Merkurego, ten duży blok to jest. Mhm. Znaczy tam jest kilka dużych bloków, Merkurego ile? To jest od 18 tam, mówię, dalej, nie? Aż pod ABC, tam na dół, nie? Mhm. No i mówię, tam taki sąsiad się wprowadził. I mamy z nim teraz wielki problem. Podwoili na policję, dostajemy mandaty. A zawsze tam do godziny, półtora można było stawać. Czy można by było to sprawdzić, czy on jest na prawie? Ale to jest prywatny jakiś parking, że do półtorej godziny nie, można... Nie, to jest parking ADM-u, nie? Mhm. Tam jest, że do godziny, półtora można normalnie rozładunek robić. Mhm. No, a on robi zdjęcia z okna i wysyła na policję, nie? No i to, ludzie już nie wiedzą, co mają z nim zrobić. No ale to kto miałby być na prawie, bo teraz troszkę nie rozumiem. Lokatorzy. Mhm. No, bo mówię, to jest... No to takie upierdliwe troszkę jest dla mnie, nie? Nie ma co robić, to wyzwanie na tym policji. To jest parking ogólnodostępny, tak? Tak, to jest parking ADM-u. Mhm. No czy dałoby radę coś tam, nie wiem, to sprawdzić, bo mówię, to naprawdę już jest żenada, nie? Sprawdzić, przy bloku Merkurego 18? No tak, te klatki to są. No zawsze mówię, jak ktoś przyjeżdża z pracy, nie ma gdzie postawić, bo mówię, ten parking jest tak już zawalony, nie? Mhm. No i zawsze jak ktoś tam stanie, to zawsze policja podjeżdża i od razu mandaty, nie? No to dziwna sytuacja, no dobrze. To zapytamy, no. Zapytamy w ADM-ie, jak to wygląda. Dziękujemy ślicznie. No, prosiłbym naprawdę, żeby tam, nie wiem... Dziękujemy bardzo. Pozdrawiamy, do usłyszenia. I tym telefonem mówimy też do usłyszenia w dzisiejszym temacie dla reportera, bo 9.45 minęła. Dziękujemy za dziś i będziemy na jutro. Czekać na was jutro od 9.15. Codziennie od poniedziałku do piątku o 9.15. Temat dla reportera. Czekamy na telefony w sprawach, którymi waszym zdaniem powinni zająć się dziennikarze Radia Elka. Rozejrzyj się dookoła i powiedz nam, co jest nie tak na twoim podwórku, na twojej ulicy, w twoim mieście. Widzisz problem? Zadzwoń. 726 114 114. Codziennie od poniedziałku do piątku o 9.15. Temat dla reportera.